Interesuje mnie, czy faktycznie dobrze postąpię, wymieniając olej według zaleceń producenta, czy jednak warto było zrobić to po 2 do 5000 km, jak radzą na forach. Badany samochód to miękka hybryda ze stałym systemem start-stop, którego nie wyłączam. Da się, ale jest dość trudno. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Volvo XC60, rok produkcji 2023, silnik V4.2.0 benzyna, miękka hybryda, sumarycznie 211 koni, przebieg 14 813 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie weryfikacja słuszności decyzji o wymianie oleju w nowym samochodzie zgodnie z zaleceniami producenta po roku eksploatacji. Inicjatorem tego eksperymentu jest Sebastian. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Sebastian skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się trzy pozycje, natomiast jedna jest nadprogramowa, ponieważ Sebastian omyłkowo wziął dwa razy próbkę przepracowanego oleju. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu blisko 15 000 km. Próbka numer 3 jest tożsama z próbką numer 2, czyli dokładnie ten sam olej przepracowany. Do samochodu zalany został olej oryginalny Volvo w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Wszystko wskazuje na to, że producentem jest Castrol, a do silnika trafia olej Castrol Edge Professional V 0W20. Olej pierwotny z fabryki został zadeklarowany jako Castrol 0W20 i na taki został ponownie wymieniony. Próbka świeża jest to dokładnie ten olej z beczki zgodnie z wyświetlanym zdjęciem. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Tutaj Sebastian dodaje, w miejscu gdzie są zalecenia producenta silnika dotyczące oleju, tej informacji nie widzę w książce serwisowej. Volvo generalnie lubi wiele rzeczy opisywać dość skromnie. Przebieg badanego oleju to 14 813 km, eksploatacja w mieście 80%, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, brak dolewek, brak płukanek, olej eksploatowany przez 12 miesięcy. W ramach dodatkowych informacji Sebastian napisał tak: olej zamierzam od nowości wymienić dopiero według zaleceń producenta, czyli w styczniu po roku, czyli po około 15 tysiącach km na budziku. Interesuje mnie, czy faktycznie dobrze postąpię, wymieniając olej według zaleceń producenta, czy jednak warto było zrobić to po 2 do 5000 km, jak radzą na forach. Badany samochód to miękka hybryda ze stałym systemem start-stop, którego nie wyłączam. Da się, ale jest dość trudno. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle podczerwień. W drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 48,1 w 40 stopniach Celsjusza oraz 9,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta i tutaj mała adnotacja. Sebastian napisał tak: z tą kartą produktu to problem faktycznie, bo to co wlewają w fabryce to twierdzą, że ten sam Castrol co na zdjęciach. Tylko nie mogę znaleźć karty tego produktu, więc najbliższy temu co piszą jest to co znalazłem, wyświetlam teraz na ekranie. W stosunku do tego co podesłał Sebastian obserwujemy bardzo wysoką zgodność, szczególnie w odniesieniu do lepkości mierzonej w niższej temperaturze. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu blisko 15 000 km, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 32,7 w temperaturze 40 stopni oraz 6,9 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 179, a to oznacza, że lepkość tego oleju dość mocno zredukowała, minus 32% w 40 stopniach oraz minus 25% w 100 stopniach Celsjusza. Odnosząc te zmiany do dwóch innych odcinków z samochodem Volvo XC60, widzimy, że te zmiany w tym przypadku są zdecydowanie największe. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama bardzo ciemna, liczne poszarpania, ogólna jakość oleju niska. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. Odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. W podczerwieni następujące wnioski: duże zanieczyszczenie oleju widoczne na widmie, bardzo duże poziomy nitrooksydacji. Jeśli chodzi o niekorzystne zjawiska w tym silniku, to tutaj widziałbym ten obszar na pierwszym miejscu. Duże utlenienie oleju na granicy krytycznego. Podsumowując, test lepkościowy wynik fatalny, test bibułowy oraz podczerwień wynik niewiele lepszy. Wartość syntetycznego miernika 62%, co może sugerować, że zmiana oleju zrealizowana zbyt późno. Wygląda na to, że jak na pierwszą wymianę oleju w tym samochodzie, to można było podjąć tą decyzję nieco wcześniej. Pozostaje do ustalenia jeszcze koncentracja pierwiastków zużyciowych, żeby sprawdzić, czy takie warunki smarowania nie przełożyły się na jakieś negatywne zmiany w silniku. Być może właściciel zdecyduje się wysłać te próbki do laboratorium, które dysponuje odpowiednią aparaturą. Jak pojawią się jakieś dodatkowe wyniki, to umieszczę je w kolejnych etapach badań. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!